Jesteśmy właśnie w centrum Rzeszowa, gdzie sprawdzamy, co mieszkańcy życzą sobie i słuchaczom na święta. Polskie Radio Rzeszów. Chciałabym przede wszystkim życzyć wszystkim bardzo dużo zdrowia. Chciałabym życzyć też takiego spokoju wewnętrznego i dużo radości i powrotu nadziei, że będzie lepiej. A czego by pani życzyła samej sobie? Sobie to chyba właśnie życzyłabym takiej radości zwykłej na co dzień, cieszenia się z takich drobnych, małych przyjemności. Dla wszystkich zdrowia, jeszcze raz zdrowia, bo tego najbardziej nam potrzeba i tego najbardziej potrzebujemy. A czego by pan życzył samemu sobie? Żeby w takiej formie dotrwać. No ogólnie dla wszystkich w jakiejś takiej trochę lepszej atmosfery. Świątecznej. Świątecznej, weselszej. Żeby troszkę tak chociaż na święta zapomnieć o tym, co się dzieje. Czego można sobie życzyć na święta? Na święta? W obecnej sytuacji? No chyba tylko zdrowia, bo nic lepszego chyba nie przyjdzie mi do głowy. No i spotkań z bliskimi, ale w ramach obostrzeń, tak? No i oczywiście tego, żeby to wszystko się skończyło pomyślnie jak najszybciej, czyli żeby zakończyła się pandemia. Mojej dziewczynie, Kince. A czego pan życzy, bo to ważne? Dużo zdrowia dla naszego nowego dziecka. O, to my Myszka, również życzymy. Pozdrawiam. Myślę, że mogę życzyć wszystkim przy okazji swojej rodzinie zdrowia na te czasy, bo są do niczego, żeby nie użyć gorszych słów. No i żeby po prostu wszyscy byli zdrowi i na głowie, i na ciele, bo myślę, że to teraz jest najważniejsze. Czego sobie państwo na święta życzą? Wszystkiego najlepszego. Przede wszystkim dużo zdrowia, spokoju. No niestety te święta z uwagi na sytuację i okoliczności, jakie panują w kraju, nie będą mogły być spędzone w gronie rodzinnym, dlatego z uwagi na bezpieczeństwo odradzamy spędzanie świąt w gronie rodzinnym i przede wszystkim zachowania bezpieczeństwa. W takim razie może przez Polskie Radio Rzeszów chciałby pan życzyć coś bliskim, albo może słuchaczom też? Wszystkim słuchaczom Radia Rzeszów oraz wszystkim swoim bliskim życzę wszystkiego najlepszego, dużo zdrowia, wesołych świąt, wszystkiego dobrego. Sobie bym sobie życzył, żebym miał zdrowego syna i zdrową rodzinę, prawda? Mogę zapytać syna o życzenia? Co byś chciał powiedzieć, Adi? Masz jakieś życzenia świąteczne? Mocy Mikołaja z autko. To nie te święta. No, chcę auto, Mercedes. No, Mercedesa by chciał. Ale może na te święta też coś będzie wesołego. No pewnie, super. Wesołych świąt. Wzajemnie. Polskie Radio Rzeszów.